Uwaga na telefon 422 119 066. Mobbing, zastraszanie. A nie wiedzą kogo. Nie robi się tego. Bo jak trafi na ludzi niepełnosprawnych, to jest ochrona osób niepełnosprawnych i rzecznik osób niepełnosprawnych, a to prokurator w sądzie. To wyznaczy karę, będziesz musiała podać swoje imię i nazwisko, bo to takie jakieś poczta przychodzi. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią minister Marzenę Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szczęść Boże pani minister, witam gorąco i pozdrawiam. No witam bardzo serdecznie, witam ojca, witam słuchacze Radia Maryja, no i przede wszystkim witam maturzystów, którzy są po egzaminie albo przed następcym. No właśnie, dziś około 272 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 25 maja. Matury, pani minister, to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia. Tak, no matury nazywamy egzaminem dojrzałości. Oczywiście nie jest to egzamin dojrzałości, czyli się dojrzałym człowiekiem, bo to jest proces. Natomiast na pewno to jest zakończenie bardzo ważnego etapu w życiu młodych ludzi. Zakończenie oraz otwarcie następnego, czyli dla większości z nich zdecydowanie dalsze kształcenie na studiach. Myślę, że dzisiaj wszyscy są bardzo przejęci i uczniowie, którzy są po zdaniu języka polskiego na poziomie podstawowym, ale przecież wielu uczniów, wielu maturzystów będzie zdawało poziom rozszerzony z języka polskiego. Cieszę się, że jest coraz więcej młodych ludzi, którzy zdają język polski na poziomie rozszerzonym, natomiast to już jest bardzo trudne zadanie. To już jest bardzo trudne zadanie, bo to jest w zasadzie esej tak porównawczy, więc matur oczywiście będzie można później, ale to już jest trudne zadanie. Natomiast matura jest ważnym etapem w życiu młodego człowieka, jest ważnym etapem i ważnym egzaminem, który kończy pewien etap. Ja życzę, żeby te egzaminy pobiegły pomyślnie, bo nie chodzi o samo zdanie egzaminu, tylko o wybranie później drogi życiowej, która pewnie będzie wskazywać, czy pozwalać się rozwijać, realizować zawodowo i w sposób osobisty. Wszyscy też pamiętamy swoje matury i pamiętamy, jak byliśmy przejęci, więc nie wiem, kto jest dzisiaj najbardziej przejęty, czy uczniowie, czy rodzice, ale Byliśmy przejęci. Chociaż myślę, że najbardziej przejęty jest dyrektor Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po to, żeby to wszystko przebiegło pomyślnie i bez zakłóceń. I wiemy, że ta pierwsza część egzaminu z języka polskiego przebiegła bez zakłóceń. Pani minister, wiele zmieniło się na przestrzeni czasu w formule podchodzenia do egzaminu maturalnego. I na dzień dzisiejszy mamy dwie formuły. Mamy nową formułę i starą formułę. No i tak, i przygotowujemy się do zupełnie nowej formuły, która będzie obowiązywała po 4-letnim liceum, 5-letnim techniku. Wiemy, że no, teraz generalnie wszyscy uczniowie, czyli 272 tysiące zdających, to są ci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w tym roku szkolnym. Nie że matura jest egzaminu. Najważniejsza, jak państwo widzą, maturę. Matury. Poradzili, ale którzy ukończyli szkołę średnią, szkołę ponadgimnazjalną, szkołę średnią przed 2015 roku. Natomiast czeka nas też nowa formuła egzaminu maturalnego. Już z zadowoleniem na podstawie nowych podstaw programowych, które wchodzą od 2019 roku. I to będzie matura dla tych, którzy kończą 4-letnie licea i 5-letnie technika. To bardzo ważne, że maturę, jeśli chodzi o język polski, matura i kształcenie, to przywracamy kształcenie przedmiotowe. Przywracamy kształcenie przedmiotowe, którego nie było w dotychczasowym liceum. I to jest chyba też bardzo ważne. Przywracamy kształcenie i pełny kurs historii. Myślę, że jeżeli spojrzymy na wybory młodych ludzi, jeśli chodzi o przedmioty na poziomie rozszerzonym, to jasne, że to najczęściej jest język angielski, ale cieszy mnie informacja, że nie jest to może
że taka ogromna liczba, ale zwiększająca się liczba młodych ludzi, którzy wybierają historię, bo jest tutaj 5 takich bloków tematycznych do wyboru i młodzi ludzie przestają bać się historii. Bo to jest też chyba istotne, chociaż to się w 2010 roku zdarzyło, to powróciła matematyka. Matematyka. Młodych ludzi denerwuje się matematyką i mamy tutaj ja tak duży odsetek po co to wrzask? Tych młodych ludzi, po co to szum? Nie dają przy pierwszym odejściu, ale matematyka jest bardzo ważna, jako nauczycielka, że matematyka jest każdy ma na to świę, a zabawa jest na to i wariacja jeszcze tam. Kojarzenia, wyciągania wniosków, więc choć dzisiaj uczniowie, mam nadzieję, że maturzyści będą mieli coraz mniejsze problemy z matematyką, ale matematyka jest bardzo ważna, bo jeśli nawet jest na maturze, to już powoduje bardziej poważne podejście nauczycieli i uczniów do kształcenia się od szkoły podstawowej. Ale właśnie nowoczesne matematyki, bo najważniejsze jest to to jest duża szansa, że później człowiek przez całe swoje życie młody, później coraz bardziej dorosły będzie sobie z matematyką radził. Wracając do języka polskiego, no to za nami poziom podstawowy. Ja mam nadzieję, że młodzi ludzie sobie świetnie poradzili z tematami, z rozwinięciem. Tutaj też widać już w takich tendencjach, odchodzimy od testowania, od tym, żeby egzaminy generalnie były trafianiem w odpowiedzi, bądź tylko testami zamkniętymi. Dobrze, że są że duży jest nacisk na pisanie, na pisanie dłuższych wypowiedzi, tak, bo można powiedzieć pani minister, że testy nie zdały egzaminu, prawda? Testy, znaczy nikt może nie wymyślił czegoś lepszego, co pozwala łatwiej porównywać i analizować, ale przecież to nie o to chodzi, żeby istotą egzaminu jest porównywalność i tych egzaminów i to, żeby one w sposób można było sprawiedliwie ocenić młodego człowieka, ale to, co jest najważniejsze, nie da się wykazać w teście zamkniętym, w którym odpowiedzi mamy formułę zamkniętą. Wypowiedź pisemna. Mówię to jako nauczyciel, który tysiące, nawet dziesiątki tysięcy prac w życiu sprawdził, to wypowiedzi pisemnej ucznia, młodego człowieka, tym bardziej maturzysty, widać wszystko. I też jest ważna mądrość tych, którzy to oceniają, bo też nie da się w sposób taki zero-jedynkowy w ogóle ocenić człowieka. Mówimy tym bardziej o egzaminie dojrzałości, więc zero-jedynkowość nie jest najlepsza właśnie w ocenianiu umiejętności, wrażliwości, widzenia świata ludzi. Młodych ludzi, więc to dobrze, że jest rozprawka, dobrze, że jest możliwość analizy, interpretacji testu, porównania, bo wtedy właściwie sposobie posługiwania się językiem i wybrania odpowiedniej pisemnej formy i analizy i pokazania pewnego wnioskowania, to widzi się przygotowanie młodego człowieka i właściwie jak to byśmy mówili, nauczyciele języka polskiego, w wypracowaniu widać wszystko. Umiejętności językowe, analizę, a też widać umiejętności matematyczne, bo jeżeli ktoś zna matematykę, radzi sobie, dobrze sobie radzi z matematyką, też dobrze sobie radzi z rozprawką, z wnioskowaniem, z przeprowadzaniem pewnych dowodów, bo wbrew pozorom to nie są takie światy zupełnie odrębne i przez wiele lat mawiano, że ktoś, kto jest dobry z języka polskiego, to nie musi być dobry z matematyki. Dobrze, żeby się ta wiedza, umiejętność, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów przenikało, ale mówimy o takich kompetencjach potrzebnych tu i teraz, a przecież taką ważną kompetencją człowieka to jest coś bardziej głębokiego, jak świadomość własnych korzeni.
historia. Mówiłam dzisiaj, cieszę się, że coraz więcej młodych ludzi przestaje się bać i podchodzi do historii, ale myślę, że już po czteroletnim kursie historii przedmiotowym w nowej formule liceum, przy nowej podstawie programowej, to już będzie dosyć, będzie to powszechniejsze. My to nazywamy dialogiem przeszłości z przyszłością, bo to nie tylko o to chodzi, żeby znać historię i już, tylko bycie w teraźniejszości, jeśli ma za sobą podbudowę znajomości historii, procesów pewnych historycznych, znajomości literatury, człowiek, który ma za sobą, czy ma, jest wzmocniony taką wiedzą, to jest człowiek, który żyje w teraźniejszości bardziej wnikliwie i bardziej rozumie teraźniejszość, więc tak jak matematyka nie wyklucza języka polskiego, tak historia i znajomość historii i pogłębianie wiedzy historycznej, szczególnie własnej ojczyzny, nie przeszkadza, a wręcz pomaga w odnalezieniu się w teraźniejszości. Ten dialog przeszłości z teraźniejszością jest bardzo istotny, bo tak naprawdę człowiek musi wiedzieć, kim jest, by móc podejmować właściwe decyzje. Mówiąc o szkolnictwie, pani minister, o tej wdrażanej, bardzo przełomowej reformie polskiego szkolnictwa, która dokonuje się w tym momencie na naszych oczach, to także postawienie bardzo ważnego akcentu nad szkolnictwem zawodowym, szkolnictwem technicznym, nad tym obszarem szkolnictwa, które przez wiele, wiele lat było zaniedbane. Tak, dzisiaj można powiedzieć, że matura jest jeszcze według takiej formuły, nie starej zupełnie, ale ta nowa przed nami. Natomiast tutaj jeszcze raz powtórzę, albo powiem to w sposób taki jasny. Ja wierzę w polskich nauczycieli i wierzę w to, że młodzi ludzie będą dobrze przygotowani do studiów. Natomiast to, co jest takim ogromnym wyzwaniem dla ministerstwa, ale nie tylko ministerstwa, to jest przygotowanie i odbudowa renesans kształcenia zawodowego. I to jest rzeczywiście wielki dramat, bo szkolnictwo zawodowe było w zapaści, były dwa takie okresy tej ogromnej zapaści. 89 rok to był jeden moment taki, gdzie zaczęło upadać w związku z tym, że zaczął upadać przemysł. Nikt nie płaci za jazdę, ale to po co, dzisiaj, po co? Tam, gdzie w tych województwach, gdzie po co chcieć? Czy technika to jest łatwiej odbudować? Szkolnictwo branżowe i techniczne, ale generalnie jest to problem w całej Polsce. My prowadziliśmy szkołę branżową, zmodernizowaliśmy podstawy programowe, ale przed nami drugi etap tej reformy, na której koordynuje. Ta reforma kształcenia zawodowego będzie polegała na tym, że chcemy w sposób bardziej trafny. Przecież ty już nie jesteś chcieć. Do wyboru, do zawodu, a także do wyboru. No nie wiem, że to zawodowe już w szkołach podstawowych. Chcę też powiedzieć, Nadia, chcę też powiedzieć taką rzecz, która jest chyba bardzo mocno wstrząsająca, kiedy o tym rozmawiam z pracodawcami, z dyrektorami i z samorządowcami, że mamy najniższe odświeżenia bezrobocie. Trochę filozofii, proszę Państwa, maturalnych, o maturze. A tutaj ten telefon 422 19066, który dzwoni co sekunda, proszę Państwa, jak Państwo słyszeliście, i molestuje, mobbinguje. Trafia do urzędów pracy, to znaczy, że to kształcenie nie jest dobre, nie jest trafne, nie jest...